Czy osoba ukochana napisze do Ciebie? Witam serdecznie, kochani Państwo. Dzisiaj mamy dwie grupy kart. Wybierzcie sobie jedną grupę. Pierwsza grupa to kochani ametyst fioletowy. I również, kochani moi, to grupa z kart Lenormand. Także jak lubicie Lenormand, to wybierzcie pierwszą grupę. Jak lubicie Tarota, to jest to grupa druga i obelisk kwarc górski. Więc wybierzcie albo kamień, który przyciąga Wam oko, albo który lubicie, lub który jest Waszym kamieniem, lub karty. Jeśli możecie się zdecydować, to oczywiście oglądnijcie ten filmik cały, od początku do końca. Napiszcie mi w komentarzach, którą grupę wybraliście i czy ta grupa Waszego wyboru pasowała do Was, do Waszej historii, czy rezonuje z Wami. Także, kochani, zapraszam, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie z ciuszkiem w górę oraz zapraszam Was oczywiście do wróżb indywidualnych. Jeśli chcecie wróżbę indywidualną zamówić u mnie, to napiszcie mi e-maila, a ja odpiszę Wam szybciutko i umówimy się na termin. Termin oczekiwania jest 1, 2 lub maksymalnie 3 dni, więc zapraszam serdecznie na wróżby prywatne, kochani. Dobrze. Kochani moi, więc odpowiedź tak lub nie. Czy ta osoba napisze? Czy Wasza osoba ukochana napisze? Czy ta osoba napisze? Tutaj mamy tą osobę już, wyszła nam. Jeździec. I szczury, czyli strata jakaś. Ale jest odpowiedź ostateczna, gwiazda, czyli nadzieja. Tak, napiszę, pomimo jakichś strat, mamy tutaj tą osobę, mamy jeźdźca, który tu już chce wysłać wiadomość, mamy szczury, czyli strata, jakieś problemy, tak, straty między Wami i oczywiście mamy tak, bo gwiazda jest zawsze pozytywną odpowiedzią, tak, nadzieja, szczęście, czyli tak, napiszę. I druga grupa, zapraszam serdecznie, to karty Tarota. Czy osoba ukochana napisze? Pokażcie, kochane, karty Tarota, czy osoba ukochana napisze? Pokażcie, kochane, karty. Mamy Królowa Buław, As Monet i Złodziej. Czyli ta osoba ucieka jakby tutaj od tej królowy, o Królowej Buław. Ucieka od wyjaśnień, od tłumaczeń, od rozmów jakichś głębszych. Miała być stabilność między Wami, niestety jest ucieczka tej osoby i jest kłótnia. Mamy tutaj pazia mieczy, czyli kłótnia, kochani, między Wami. Nie napisze ta osoba. Bardzo mi przykro, ale tutaj w drugiej grupie odpowiedź nie. Napiszcie w komentarzach, czy się to w jakiś sposób sprawdza, rezonuje i pozdrawiam Was. Zapraszam na wróżby prywatne. Do usłyszenia już wkrótce.